Jesteśmy w Biezdrowie, w tej chwili odbywa się spotkanie. Proszę się przedstawić i powiedzieć nam, co to jest za spotkanie. Mój nazwisko Sławek, imię Przemysław, jeden z mieszkańców tego terenu. Chcę powiedzieć, że w dniu dzisiejszym powołaliśmy ruch. Ruch na rzecz obrony mieszkańców naszej gminy Wronki. I my jako mieszkańcy tego terenu wyrażamy i podtrzymujemy głęboki niepokój, determinację, jaka rodzi się w związku z budową siłowni wiatrowych. Nasze stanowisko jest absolutnie nie dla wiatraków, siłowni wiatrowych, budowane na naszym terenie. W ostatnim czasie wyłoniły się z tego wszystkiego jakieś wielkie nieścisłości. Okazało się, że to są oczywiście nieścisłości prawne, związane z nielegalnością tej budowy, nieporządkiem wokół budowy, zaśmiecaniem drogi gminnej, pól, tarasowaniem drogi. To jest droga gminna oczywiście, poprzez porzucane elementy budowy na to. Zatem wyrażamy prośbę także do włodarza tego terenu, czyli burmistrza, o to, żeby także reprezentował nasz interes w tej sprawie. Wyrażamy my oczywiście, nasz interes to jest absolutny stop dla tej budowy siłowni wiatrowych. One nie są w naszym interesie. Nie były, a więc nie były i nie są. Konsultacji społecznych pod tym względem nie było w ogóle prowadzonych, a dzisiaj rodzi się ten ruch. Rodzi się ten ruch. Na razie powstajemy. Będzie nas coraz więcej i stworzymy ogromny ruch oporu. Musimy wziąć to w swoje ręce, ponieważ władze lokalne, skoro nie mogą sobie z tym się uporać, a w czasie tutaj nielegalnie wyrasta nad nami jakaś ogromna budowla, która powinna być przez urząd cały czas sprawdzana. Pan burmistrz podał sprawę do prokuratury w związku z nielegalnością budowy? Tak, chyba 17, poniedziałek. Tak. Myśli pan, że to coś da? Wie pani, ja nie wiem, na ile to by należało zapytać pana burmistrza lub dalej prokuraturę. Chcemy wystąpić także z inicjatywą, chcemy wystąpić z listem otwartym do prokuratury, poprosić o że tak powiem, jeżeli prokuratura stwierdza, że to są, to trzeba chyba to natychmiastowo zamknąć. To jest poważna budowla, to nie jest jakiś, nie wiem, chodnik, wybudowanie czy czegoś mniej intratnego. To jest bardzo poważna budowa. Był nadzór techniczny i sporządzony został jakiś raport. I stwierdzono w tym momencie, bo już dzisiaj nam mówiono, że właściwie powinien być zamknięty. Na ten czas powinna budowla być zamknięta, ale właśnie teraz się okazało, przed chwilką się dowiedzieliśmy, że niestety nie mogą zamknąć z powodu nieobecności kierownika tej budowy. Mhm, ale kto nie może zamknąć? Kto nie próbował zamknąć? Inspektor nadzoru, tak? Tak, inspektora, tak. Wczoraj... A zwracaliście się państwo również do policji, do burmistrza, tak, do straży miejskiej? Była straż miejska, była parokrotnie już straż miejska. I dzwoniliśmy też na policję, tak. Ale niestety nie uzyskaliśmy jakiejkolwiek odpowiedzi, ponieważ policja nawet nie wie. Policja nawet nie wie, że tutaj takie coś się buduje, że tu są takie, powiem, ekscesy właściwie, bo to są ekscesy, co ci panowie tam robią. Tam jest takie miasteczko właściwie, notabene można by je nazwać tak w skrócie rumuńskie. To należy sfilmować i pokazać światu, jak się buduje w Polsce siłownie wiatrowe, jak się buduje. Myślę, że to będą bardzo dobre zdjęcia nawet na całą Polskę, ponieważ na kadłubie tym, na tej, jak się mówi, głównym jakby tej tak, siłowni wiatrowej. Tam jest kuchnia urządzona tych panów. Jest wyrzucona linia. Ja wjechałem samochodem na maszynkę do tam kiełbaski leżą, piwo. Super, pani strażnicy to widzieli. Mamy mnóstwo zdjęć, możemy udostępnić w przyszłości, jeżeli tam już to posprzątali, bo straż wydaje mi się, że nakazała im też to sprzątać. Oczywiście zaśmiecają też cały teren pola i inne. Proszę mi powiedzieć, czy jest czas na to, żeby czekać na reakcję prokuratury jakiejś tam instancji? Nie mamy czasu, ponieważ uważamy, że jest tutaj gra troszkę na zwłokę. No, oczywiście nie jesteśmy tego pewni, ale uważamy tak niestety, że tu jest troszkę gra na zwłokę i my twierdzimy i uważamy, że niestety nie mamy w tej chwili czasu, ponieważ budowa cały czas trwa pomimo wielu sprzeczności i niby właśnie zakazów, a mimo to po prostu nie ma żadnego wstrzymania tego.